Kompestacja. Startujemy kontestację. Z Jankiem dzisiaj rozmawiamy. Kamil Cebulski z tej strony, Janek Fior z tej drugiej. A mamy 10 października 2012 roku. O, no. O, cześć, cześć. 10, czyli dzisiaj są imieniny miesiąca i imieniny i urodziny mojego przyjaciela Józka, który w tej chwili sobie tam siedzi w Toronto pewnie. Mississauga mieszka pod Toronto. Pozdrawiamy Józka. Pozdrawiamy Józka. Nie wiem, czy nas słucha. On raczej nie był, no był za wolnością, ale troszkę innego rodzaju. Najlepszy dowód, że on z całego naszego towarzystwa pierwszy uciekł z tego naszego obozu socjalistycznego. I napisał do mnie kartkę odkrytą z obozu Traiskirchen. To był taki obóz dla uchodźców. On chyba, Józek chyba się zwinął w 71 albo drugim roku. Nie wiem, w 70 roku, 69, 70, 70, tak. No więc wcześniej, no 15 lat przede mną. I napisał do mnie odkrytkę, no i potem wezwali mnie. Nie z poczty, tylko z bezpieki mnie wezwali właśnie, co pisał. Ja mówię, że pozdrowienia. No ale czy ja wiem skąd pisał? Ja mówię, no pisał, na wycieczkę pojechał i pisał. Także potem też, to mi się też dołożyło do tych moich przygód paszportowych, które właśnie dostałem z Instytutu Pamięci Narodowej, żeby pamięci nie stracić. Mam taką grubą księgę, pokażę ci kiedyś. Mam już w domu teraz. Słuchajcie, a to do tego, na ten temat porozmawiam jeszcze przy innej okazji. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy, mieliśmy właśnie zacząć od czego innego, ale wiesz, tak sobie pomyślałem, że to dość okrutne. No, ale tym niemniej trzeba ten temat poruszyć, jako że nasza poprzednia audycja wywołała nieco wzburzenia w radiosłuchaczach, czy w internetosłuchaczach, w kontestatorach. No, ale mi się wydaje, że dobrze, no, że o to chodziło, no bo chcieliśmy wiedzieć, czy poza dealerami jeszcze nas i poza dealerami, Blachą i Kokmanem jeszcze nas ktoś słucha. No i okazuje się, że słucha nas sporo ludzi, dostaliśmy dużo przyjemnych i też czasami po palcach, znaczy po łapach listów, to proszę bardzo, nie obrażamy się, obrażają się tylko pokojówki. A ja nawet mogę ci, Janku, policzyć, że tamta audycja no, przyniosła, no, myślę, około 10 tysięcy złotych darów na Afrykę. Tak po tej audycji się tak ruszyło. Jedna osoba 3,5 tysiąca wpłaciła jedna osoba. No proszę na przykład, no to naprawdę pozdrawiamy. Zapłać, no. Bo nawet nie wiecie, jak wspaniale te pieniądze zostaną spożytkowane, ponieważ tu nie żadna, my tu żadnej pomocy nie robimy, żadnej wędki nawet nie robimy. My szkoły robimy, żeby oni te wędki potem sami produkowali. Także to jest fantastyczna rzecz, dlatego że wiesz, kiedy ja pierwszy raz pojechałem do Afryki, znaczy mówię o tej takiej czarnej Afryce, bo to nie wycieczkowej, no bo tam byłem Senegal, Tunezja, Egipt, prawda, RPA, Kenia, ale to było wszystko turystycznie. A natomiast tak, kiedy już pojechałem tam, wiesz, Rwanda, Burundi, Rany Boskie, Kongo, wiesz, tak potem Zambia, no Zambia jeszcze dość spokojna, Zimbabwe, to co byśmy w zeszłym roku przyjechali. To mną wstrząsnęło. Rzeczywiście to niesamowite, podniecający kontynent i ci ludzie zupełnie inaczej sobie ich wyobrażałem niż są i byłem cały czas przekonany, że można nimi poruszyć. No i wiesz, jak spotkaliśmy z Chansi Chandą, z naszym pastorem, który chodzi z dwoma egzemplarzami ludzkiego działania Misesa, znaczy human action po angielsku. Tak. Jeden pożycza, a drugi czyta cały czas. No słuchajcie, murzyn czarny jak telefon, pastor, który zresztą już teraz zrezygnował z pastorstwa, bo nie ma czasu, ponieważ musi prowadzić działalność edukacyjną, wiesz, wolnościową. No wyobraźcie sobie prawie że w sercu Afryki, no dosłownie w sercu Afryki, no niemalże na między dżunglą gdzieś, a jakąś, a sawanną, a skrajem sawanny, jest taki człowiek, jeszcze takich ludzi tam jest coraz więcej. Teraz była konferencja, Jacek nam pisał, że zrobił konferencję dla kobiet, to znaczy coś takiego, wiecie, jak my robimy, żeby ludzi żeby podburzyć, żeby uwierzyli w swoją przedsiębiorczość,
no to on zrobił takie nie wiem, szkolenie, spotkanie z zambijskimi kobietami i przyszły, musiały za to zapłacić. I to jest piękno tego całego działania z nimi, że właśnie nie daje się rządowi pieniędzy, żeby rząd je przechlał, zmarnował, zmarnotrawił, tylko daje się tym ludziom, buduje się tym ludziom coś, z czego oni będą korzystać i ja wierzę w Afrykę. I płacić. No, ale nie, żeby nie zanudzać. No koniec. Afryka, dziękujemy wam bardzo, naprawdę bardzo wam. Ale to też takie, Janku, odnośnie jeszcze tej audycji, no trzeba na ludzi nakrzyczeć niekiedy, nie? No tak, a to może zaczniemy bić. Jak rząd. Tak. Nie, słuchajcie, no bardzo, bardzo się cieszymy, to znaczy, że traktujecie nas poważnie i no może nie tyle nas, bo tu nie chodzi nam o to, żebyście nas poważnie traktowali, tylko żebyście traktowali poważnie te przesłanie, które my tutaj, z którym my się dzielimy z wami i jakby no może też i wy się z nami dzielicie, ponieważ to jest nasza wspólna troska, że nam zabierają wolność, że nas ograniczają, że nas robią nas z nas idiotów, że nas lekceważą, a my nic nie robimy, tylko jak lemingi, kurde, siedzimy i właśnie to, lemingi to nie jest dobry przykład. Lemingi chodzą, ale najlepszy przykład to są antylopy kudu. Kudu. A nie tylko kudu, właśnie wszystkie antylopy. Wiecie, stado lwów biegnie, 1600 antylop spierdziela, w końcu lwy się dołapią do jednej, złapią jedną i sobie ją konsumują, a ta reszta stoi. Już przestaje uciekać. I patrzą się, no właściwie szczęśliwi, że no dopadli, to teraz już może nam nic nie zrobią. I tak się zachowuje właśnie większość społeczeństwa. Teraz zresztą o tym potem. Tak, ale do rzeczy. Ale teraz jeszcze też nie do rzeczy, bo to też jeszcze taka dygresja. No tam ktoś narzekał, no nie jeden, że dygresje, że popadamy, że ja popadam w dygresję i potem, że odchodzę od tematu. Ale naszym tematem te dygresje też są naszym tematem. Naszym tematem jest no to, co się nam dobrze skojarzy, czy może rzeczywiście, jeżeli za daleko odchodzę, to bardzo proszę się do mnie dodzwonić i powiedzieć: Janek, spadaj, no i wracaj. Ja czasem po prostu zapominam, no. Jest tak, prawda, że pada, znaczy ja mam nieraz na wykładzie wpadam w dygresję i potem nie wiem, po co ja tę dygresję. Czy się koniec wykładu zbliża. No. Ale pytam się, wiesz, a tak, nieraz to do końca wykładu idzie. No ale w każdym razie, no to wtedy ta audycja się jakby rozczłonkowuje na kilka i ja do tego swojego głównego wątka to wrócę, może za miesiąc, za półtora. Słuchajcie, dostaliśmy taki list. Witam. Kiedyś na łamach kontestacji wspominał pan, że gdyby pan miał szukać pracy, to na drugi dzień by pan znalazł pracę za 4000. Jestem bezrobotny i z przyjemnością wziąłbym taką pracę. Pytanie, gdzie taką znaleźć? Z dnia na dzień, nie mając wykształcenia wyższego i specjalistycznych umiejętności. Pytanie jest takie, dlaczego... Znaczy, w pytaniu jest odpowiedź. No właśnie. Ale teraz, ja odpowiem też pytaniem. No niegrzecznie to jest tak. Ale dlaczego miałbyś nie mieć wyższego wykształcenia i specjalistycznych umiejętności? A zresztą nie trzeba nawet wyższego wykształcenia. Bo jak ktoś jest cukiernikiem, to może... Przecież jest tyle zawodów, że trzeba trochę wysiłku. Jak ktoś jest bezrobotny... Ja bym nie wytrzymał. Jak ja bym był bezrobotny jeden czy dwa dni, to ja bym zwariował. Nawet by mnie... Już nie, ani no, alkohol, no nic by mnie nie interesowało. Seks, alkohol, nic. Miałbym po prostu był, czułbym się istotą jakąś kaleką, jakimś zerem, jakimś niczym. Bym coś, nie wiem, no poszedłbym do hydraulika, tu mam takiego pana niedaleko, który co chwilę na sąsiadującą z nami budowę, z moim domem budowę przywozi jakiś, a to hydraulika, a to elektryka, a to jakiegoś innego. No ile to się można takiego zawodu uczyć, no? A poza tym to nawet nie o to chodzi, nie? Nawet nie najważniejszy jest zawód. Najważniejsza jest podejście do życia. Jak ktoś ma złe podejście do życia, to chociażby nie wiem, jaki miał zawód fantastyczny, nikt go nie, albo nie będą go traktować poważnie, albo po prostu z niego zrezygnują. Bo jeżeli ja się mam czuć z kimś niekomfortowo, bo jest chamem, albo jest nieuczciwy, albo jest nie... oszukuje, albo nielojalny, albo nie, pra, nie
wiesz, no, nie, że, no to jak z takiego człowieka można brać poważnie? Kiedyś pamiętam rozmowę na podobny temat z profesorem, nie z profesorem, ale z doktorem Felixem Zandmanem, którego tutaj przywołuję wielokrotnie. Mogę powiedzieć świętej pamięci, chociaż on był agnostykiem. No ale był tam, bo był Żydem, no to gdzieś tam miał tę wiarę, wyssał z mlekiem matki. I Zandman mówił, że co to, że on nigdy nie patrzy na jak zatrudnia, szuka wybitnego fizyka, czy powiedzmy szuka specjalisty fizyka, to nie patrzy na jego wybitność fizyczną, czy tą fizykalną, na ile on tam tej fizyki umie, bo mówi, bo fizyki się można nauczyć w rok, w półtora. On skończył fizykę na Sorbonie półtora roku. Zaczynając nie znał języka francuskiego, a za półtora roku już nie tylko znał francuski, to jeszcze fizykę skończył. No więc jeżeli młody człowiek jest bezrobotny i chce pracować, bo widać, że chce za 4000, to niech znajdzie tak, niech się nauczy czegoś, za co mu zapłacą 4000. A bez zawodu też można pracować. No ale słuchajcie, co to znaczy, jaki ma zawód przedsiębiorca? Przedsiębiorca ma taki zawód, że go coś ciekawi, coś go denerwuje, coś go drażni, stara się znaleźć jakiś spokój w swoim życiu i szuka tych drażliwych momentów, prawda? I łączy je, jednoczy, żeby zagrało. Jak tam gdzieś jest pękła rura, prawda, i leje się woda, i robi się błoto, i gdzieś, nie wiem, do piwnicy wpada, no to trzeba teraz, to przedsiębiorca patrzy, jak temu zaradzić, prawda. No, nie tylko przedsiębiorca, ale ale właściwie ludzie, są ludzie, którzy po prostu przechodzą obok i idą dalej, prawda. Ale Janku, z drugiej strony, jak można skończyć szkołę, no bo podejrzewam, że już po maturze ten człowiek, i nie mieć żadnej umiejętności jakiejś takiej, no nie wiem. Słuchaj, muszę ci powiedzieć, że ja to żadnej nie umiałem po szkole. Nawet nie umiem jeszcze samochodem jeździć. No ale czytać i pisać umiałeś. Też nie bardzo, wiesz, tam jakoś, no nie wiem, no znaczy... A ile wtedy zarabiałeś, powiedz? Ile zarabiałem? No, no właśnie, dopiero jak się nauczyłeś czegoś porządnego, no to zacząłeś zarabiać. Nie, po szkole średniej, no to umiałem, no wiesz, tam mogłem w jakimś zespole muzycznym grać, mogłem w sklepie sprzedawać, no wiesz, przede wszystkim interesowali mnie ludzie i interesowało mnie, jakbym się, zacząłem pracować, nie pamiętam już, lody sprzedawałem przez wiele lat, co to za umiejętność, no bo dlatego, że taka konieczność była życiowa, że musieliśmy przez wakacje pracować, żeby pomóc mamie, nie? Więc to czego się nauczysz przy lodach, no? Nawet się tak dobrze nie nauczyłem, jak się produkuje lody, bo ja tylko sprzedawałem. Byłem tym, wiesz, ostatnim ogniwem, czy przedostatnim. No ale bez przesady, no przecież można się teraz i programować nauczyć, czy nawet kłaść kafelki, no wiesz. Ja swoją pierwszą ścianę postawiłem, nie wiem, w wieku 14 lat. Jeżeli chodzi o murowanie na przykład. Przecież chodzi o to, że możesz cokolwiek robić, sprzątać plac fabryczny. Tylko jak będziesz to robił porządnie i z pasją, wiesz, i ludzie zobaczą, że ty naprawdę dbasz o wygląd tego placu fabrycznego, to po pierwsze, oni będą cię trzymać w tej pracy na umowie śmieciowej, to znaczy na etacie, i będą ci podnosić pensję, a poza tym potem z czasem zrobią z ciebie kogoś. Ja znałem takiego pana Józka, w Ameryce poznałem, który był pomocnikiem stolarza. I wyobraźcie sobie, w Polsce był pomocnikiem stolarza, gdzieś tam Krosno-Jasło i Gorlice, tam w tych rejonach działał. Przyjechał do Stanów Zjednoczonych, zatrudnił się jako pomocnik stolarza. No i tak najpierw gdzieś tam sprzątał, w rzeźni sprzątał, potem był pomocnikiem stolarza, potem on dzisiaj jest właściwie, można powiedzieć, dyrektorem, na jakby to przełożyć na warunki polskie, dyrektorem dużej fabryki mebli. Dlaczego? Dlatego, że był bardzo rzetelny, uczył się tego, co robi, i to jest fabryka mebli, która robi, oni robią jakieś tam meble specjalistyczne,
nie wiem, dla ludzi z jakimiś wadami postawy. No, w każdym razie jakieś wyjątkowe te meble są. I on to wszystko poznał. On to rozumie, on to poznał. Nauczył się języka angielskiego. Zarabia kupę fors. Jest eleganckim człowiekiem. Jakbyście go zobaczyli 25 lat temu i dzisiaj, to jest rzeczywiście różnica. Sam do tego wszystkiego doszedł. No nie tak długo mu wzięło. W związku z tym trzeba się starać. Słuchajcie, więc znowu z Amber Goldem są jaja. Nie wiem, czy wiecie. Co znowu? No, ją dzisiaj przesłuchiwali, ale to właściwie wszystko ale jest... Ale kogo? No, żonę. Aha. Jakoś P. Ona jest, nie, Marta P. czy Elżbieta P. Już zapomniałem, czy jest Barbara P. Zapomniałem, jak ma to jego żona imię. Pani P. Pani P, tak. PP. Więc w każdym razie dzisiaj ją przesłuchiwali i walnęli jej 8 przestępstw. Wow. Ale poczekaj, problem jest taki, ja się zastanawiam, jak oni im te przestępstwa, no niektóre tam mogą być, oczywiście na przykład jak ktoś podrobił podpis, bo podobno tam podrobili, czy coś wyłudzili, wiesz, ale to z tym wyłudzeniem to jest też, wiesz, to wszystko dobrze, na przykład przyjdziesz do sklepu i powiesz tak, proszę pana, nie jadłem już tydzień, dalibyście mi coś, czy do restauracji, dalibyście mi coś do zjedzenia, chociaż kawałek ziemniaka, czy coś, no to wyłudziłeś, no to jest wyłudzenie, nie? No jakby nie patrzeć. No jakby nie patrzeć, no i możesz siedzieć za to. W każdym razie ten Wiktor, jak on się nazywa? Rębacz, mój współautor książki Zasady Bezpiecznego Biznesu, polecam wszystkim przedsiębiorcom. W dalszym ciągu, a może nawet bardziej teraz polecam, Wiktor Rębacz widzisz, no dygresja, zapomniałem. Dobra, uciekam od tej dygresji. Wracamy do Amber Gold. Słuchajcie, więc Amber Gold, prokuratura, która teraz prowadzi śledztwo przeciwko Amber Gold, ma problemy ze znalezieniem biegłego, no takiego księgowo-rachunkowo-finansowego, który by potrafił przeanalizować księgi Amber Gold, firmy, i znaleźć tam te szwindle, za które oni siedzą. W związku z tym, jest jakiś facet, który się zgodził, że za dwie bańki to zrobi, za 2 miliony. A więc, ale oni mówią, że to za dużo. No to oni mówią, to on mówi, to se szukajcie drugie. I nie ma nikogo. Ale efekt jest taki, że facet siedzi już, nie? Za przestępstwo, które już mógł gdzieś, no jak, to nie może być tak, że wiesz, że się podejrzewa, że on coś zrobił, bez żadnego dowodu. I teraz będzie się, specjalista ma znaleźć uzasadnienie dla oskarżenia. To znaczy, że on bezprawnie siedzi, no to jeżeli wciąż mamy rację, nie tylko, że nie ma powodu do tego, żeby on siedział, ale że tego powodu nie zna. Okej, mamy telefon, słuchamy. Halo? No witaj. Chciałem odnieść się, jeżeli można, nie wiem, czy to będzie w temacie, bo do twojej ostatniej audycji, Witanek, kiedy miałem włączyć się troszeczkę narzekać i może to nie będzie realista, to na początku chciałem powiedzieć, że musicie robić tę misję dalej, musicie pewne rzeczy może nawet i powtarzać, wracać do pewnych tematów, żeby, wydaje się, żeby pewnych ludzi odwrócić z tego, tego maratu i kolei, której są, żeby zaczęli właśnie nad tym pracować, żeby słuchali waszych wykładów, żeby czytali książki. I nie chciałbym, żebyście się nawet uważał, bo moim zdaniem fajna sprawa z tą, którą robisz, dzieląc się tą wiedzą i to, co robi Kamil oczywiście, prawda? No dziękujemy ci bardzo, tak żeśmy zrozumieli i wpisy, i komentarze. Inne komentarze i maile do nas, także jesteśmy w dalszym ciągu, to ja tutaj tłumaczyłem jeszcze tam tydzień temu, że my nie kokietujemy, my nie wymuszamy na was jakichś dowodów, hołdów poddańczych, czy jakichś, nie wiem, żebyście nas chwalili, bo my się źle czujemy. Nie, chodziło tylko o to, żeby się przekonać, czy za tym wszystkim, co my robimy, jest jakiś sens. Widzę, że jest, bardzo ci dziękujemy i co, i tyle, tak? No ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że to poprosił tacy ludzie, to ja się zaśmiałem, mówiąc szczerze, jak się powiem o tych ludziach, których proponowałeś, powiedzmy, zakup książki, albo na przykład to mówi Kamil,
a też mówi o swoich książkach, czy o tym, no jak chcesz coś zrobić, czy tam masz jakieś środki, to wpłaci na szkołę w ramach jakiejś tam kompetencji, a człowiek odpowiada, że tam no akurat kupili psa, albo musi zmienić okno, no to jest po prostu taka wymówka. Ja bym chciał się zapytać, czy po prostu, czy jest możliwe w pewnym sensie takie przez was omówienie pewnych, to co pani robiłeś właśnie, omówienie pewnych rozdziałów, omówienie pewnych tematów, jak przede wszystkim przykładowo jak zacząć, jak człowiek, który przykładowo pracuje w jakiejś korporacji, albo młody człowiek, który no teraz już niedługo będą święta, życie toczy się dalej i może mieć jakiś plan, powiedzmy, tak jak kiedyś opowiadałeś o tym, no jeżeli masz okazję wyjść za granicę, zarób trochę pieniędzy, żeby mieć na taki własny wkład. Ja bym chciał, żebyś opowiadał. Dobra, posłuchajcie. Dobrze, rozłączymy się z tobą, bo kiepskie połączenie mamy, wiesz, i tak trochę szumi. Dzięki wielkie za telefon. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, więc tak. Nie. Pracujemy nad tym, chcemy, no nie wiem, może to jest za ambitne, chcielibyśmy, żeby z tej audycji się wytworzyła jakąś taka społeczność, nie wiem, przedsiębiorcza. Chcemy, no nawiązujemy kontakt z różnymi grupami. Ja teraz trochę w Kalifornii taką grupę znalazłem, takich właśnie startup community. I być może coś z tego wyjdzie. Chcielibyśmy też, że może się uda kilku z was, żebyśmy pomogli, jakieś kontakty przedstawili, nie wiem, no skontaktowali z kimś, żebyście tam pojechali, zobaczyli, no. Także, bo trzeba jednak wyjechać, trzeba zobaczyć trochę świata. To nie jest tylko, oczywiście to są przyjemne, dla mnie podróżowanie jest przyjemnością samo w sobie, ale dlatego, że czegoś się uczę zawsze, coś tam poznaję, coś nowego, coś mnie zaskakuje. To jest fajne, a pamiętacie, że jak człowieka coś zaskoczy, że przedsiębiorczość, czy powiedzmy ta działalność na swoim, to jest taka, o tyle się różni od innych działalności, że nie tylko stykamy się z czymś, co jest nieprzewidywalne, bo nigdy nie wiemy, co się stanie za 15 minut, za godzinę, za dzień, to jeszcze mało tego, my jeszcze ponosimy konsekwencje tego. My pierwsi ponosimy konsekwencje tego, jeżeli czegoś nie przewidzimy albo przewidzimy niewłaściwie. Bo jak się jest pracownikiem najemnym, no to ten najemca, to on na niego to wszystko spada, a tu na nas spada. Więc wchodzenie w takie układy, w takie zderzenie ze światem, z życiem, z innymi ludźmi, no takie nieprzewidywalne, trudne, to kształci, to jednak wyrabia i odporność, i umiejętność przezwyciężania trudności, no i trochę ogładę, no to też wiedzy dostarcza, więc o to wszystko chodzi. I tutaj nasz rozmówca, nie wiem, czy ja nie chwyciłem, jak miał na imię. Ja też niestety, bo straszne połączenie było. Tak, złe, bo to z Anglii był telefon, ja widziałem, tak 44 kierunkowe. Więc w każdym razie dziękujemy za telefon i jak coś to piszcie do nas maila, ale chyba o to chodziło. Słuchajcie, więc przedwczoraj uczestniczyłem w takim seminarium poświęconym, no tam nie wiem, jakie perspektywy gospodarcze ma Polska przed sobą i tak dalej. No i właśnie to jakieś tam statystyki przedstawiali, PKB, no PKB to ja PKB nie wierzę, to jest taki sfałszowany indeks nie przedstawiający prawdziwej sytuacji w gospodarce. Druga część jakby tego seminarium to była dyskusja i w dyskusji właśnie powstał jeden wątek. Czy Polska jest krajem przedsiębiorczym, czy ludzie sobie no pod nieobecność inwestycji czy kapitału, czy przy tym w obliczu kryzysu, jaki teraz jest na Zachodzie, no to mniej tych środków do Polski wpływa. Czy my jesteśmy na tyle przedsiębiorczy, żeby sobie poradzić z trudnościami? No i w zasadzie ten główny mówca, to znany ekonomista, powiedział tak, że u nas przedsiębiorczość to właściwie to jest takie udawanie przedsiębiorcy, to jest bardziej takie no, szukanie zajęcia dla siebie, żeby mieć uzasadnienie, że do wyjścia z domu, że jednak pracuje. I dawał przykłady sklepików osiedlowych, gdzie w jednym bloku jest 6 sklepików, albo
Ja widziałem w centrum handlowym, gdzie było 6 pizzerii w Krakowie. No, dość duże centrum, ale no nie aż takie duże, żeby było 6 pizzerii. Nie musi być tam 6 pizzerii. Że ta przedsiębiorczość nasza to jakaś jest marna, no bo powstaje, nawet jak już jakiś startup powstaje, no to on jest cały czas startup, tap i stoi w miejscu. Nie ma takiego jak tam, prawda, że Steven Jobs i Steven Woźniak się zebrali i coś tam w garażu pokombinowali i za półtora roku już mieli 200 zatrudnionych, a za 5 lat już mieli 12 tysięcy zatrudnionych. U nas to wszystko idzie jak po grudzie. Może ja właściwie i zastanowiłem się wtedy, myślę sobie, jaka jest właściwie przyczyna tego, że my, no niby, wydaje mi się, że Polacy są przedsiębiorczy, czyli jakby no, potrafią odkryć jakąś niezgodność, jakąś potrzebę. Potrafią nawet znaleźć receptę na to, czy diagnozę, jak ją rozwiązać. Potrafią ją nawet rozwiązywać. Ale dalej to wszystko staje. I bardzo was proszę, jeżeli macie jakiś pomysł, to powiedzcie nam, dlatego że ja mam, myśmy z Kamilem rozmawiali w tak zwanym międzyczasie, bo ja do niego zadzwoniłem od razu po tym spotkaniu i po tym seminarium i mówię mu, no, że trochę jestem w kropce, no bo zaczęliśmy sami między sobą. Właśnie zapomniałem, co miałem mówić. Aha, no więc wiesz, jeżeli mamy pomagać, jeżeli mamy, to znaczy ja nie chcę, żebyśmy, my jesteśmy, ja się nie czuję predestynowany do tego, żeby komuś pomagać. Ja najwyżej mogę czasami się podzielić, no, jak coś zauważę, jak coś, tak samo pewnie i ty, prawda, ja mam jakieś doświadczenie. My nie jesteśmy mądrzejsi od was, tylko no, taka jest nasza rola, że możemy jakby koordynować te nasze wysiłki. I właśnie chciałbym to na końcu, mam taki plan, znowu teraz echo, żeby coś zrobić wspólnego. O, znowu? No nie, ale to znowu, może coś zrobimy wspólnego. Ale na razie może byście się odezwali i powiedzieli, co wy sądzicie, dlaczego ta przedsiębiorczość nie działa? A może działa, może nam się wydaje. Jest w Polsce 2 miliony firm, niecałe, 1,9 mln coś. Z tego 200 tysięcy stanowią takie firmy większe, mówię o tych takich przedsiębiorczych inicjatywach. A 1,7 mln, no to są takie właśnie jednoosobowy dziennikarz, jednoosobowa pralnia, jednoosobowa drukarnia, dwuosobowe wydawnictwo książkowe i tego typu przedsiębiorstwa. No to co, za małe? Nie, tylko wiesz, tylko to mi się znaczy to temu właśnie ekonomiście, który na seminarium występował, prowadził seminarium, jemu się to wydawało, że to jest za słabe, że to rzeczywiście jakby ruch przedsiębiorczy u nas, wiesz, jakby on był mocniejszy, to pewnie by też i miało większą siłę przebicia. No jednak decydują te wszystkie Orleny, jakieś tam wielkie przedsiębiorstwa, kopalnie, no też poczekaj. Okej, Janku, ja się z tobą rozłączę i za chwilę do ciebie zadzwonię, dobra? Dobra. I taka mała chwilka zadumy. A co to się znowu tym razem wydarzyło? Teraz będziemy mieli... Teraz już możemy jechać. Możecie dzwonić 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. O! No. No i no to jak nikt nie dzwoni, to ty powiedz. Kamil, co ty uważasz? Właśnie ktoś dzwoni i już Dzielesz... mamy słuchacza. No to dawaj. Michał, cześć Michał. Cześć Michale. Słyszysz nas? Słyszę. Cześć, no chłopaki. Dzięki za audycję. Fajnie robicie. Dziękuję. Najlepsza audycja chyba w radiu. Ja tutaj dzwonię, bo tutaj mówisz, Janku, że wyjazdy krzono, ja to popieram, wyjeżdżać i to wyjedzie do snu. No mów, śmiało.
to chciałem mówić, że stajesz się pomóc, teraz na tym zastanawiam się do Kanady, to może jakbyś miał tam jakieś kontakty, to mi wysłać. A jeśli chodzi o przedsiębiorstwo, to myślę, że to wszystko będziesz opowiedział w dobrych kierunku. Jednak gdzieś się organizują, biorą do życia. Teraz gdzieś powstało radio, coś się dzieje, organizujecie różne wyjazdy, mamy szkołę. Także myślę, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. No niestety, Michale, muszę się zmartwić, ponieważ nie ma ogłosić nowy plan reformowania gospodarki, chyba na tym, że wniosł ZUS. Już nie będzie tak, że przedsiębiorca prywatny ma własną firmę, czy działalność gospodarczą, że płaci ZUS w wysokości, oni mówią zaledwie, on mówi, prawdopodobnie płaci prawie 1000 zł. Tak, będzie płacił proporcjonalnie, tak jakby zarabiał. To, co zarabia, będzie płacił od tego ZUS. Mało tego, zlikwidują umowy o dzieło i też jakieś działania na kontrakt, już nie będzie. Teraz będzie umowa o dzieło, będzie tak samo ozusowana jak wszystko inne. W związku z tym runie te resztki, te nie wiem, no może nie resztki, ale te wątłe szkielet przedsiębiorczości polskiej zostanie rozbity, no bo przecież w tej sytuacji, jeżeli oni chcą ściągnąć 3 miliardy, przecież problem, nikt tutaj w Polsce nie rozumie z tych, ja mówię, tych medialnych idiotów. Nikt nie rozumie, że tu chodzi o to, że oni nie chcą nie chcą poprawiać. Ten pan, jak on się tam nazywa, śmietanko, czy jakoś taki śniadek, który jest od związków zawodowych, pewnie w życiu nie przepracował ani 10 minut normalnie, jak uczciwy człowiek, tylko i on twierdzi, że to jest degradacja człowieka, że człowiek może zarobić pieniądze bez odprowadzania haraczu do ZUS-u w takiej wysokości, w jakiej ZUS chce, albo w jakiej Tusk chce. To jest w ogóle skandaliczna historia, że ludzie się godzą na to i zamiast dyskutować, że rząd zabiera społeczeństwu, prywatnym ludziom 3 miliardy, kolejne 3 miliardy złotych, to oni twierdzą, zastanawiam się, czy to jest dobrze, że ludzie się czują podleni, bo nie mają etatu. Co to ma za znaczenie? To najpiękniejsze umowy, najśmieciowe, to są etaty. To są, mało tego, oni jeszcze podkreślają, że w Polsce ustawa, konstytucja zabrania swobody zawierania umów o pracę. To jest przecież bezprawie, że ja nie mogę się, ja jako pracodawca, czy jako pracobiorca, nie mogę z drugą stroną podpisać umowy takiej, jaką ja chcę. Tylko taką, jaką chciał Lech Kaczyński, rozumiesz, który chciał, żeby ludzie mieli po 2 miesiące urlopu i jeszcze różne inni miłośnicy prawa do pracy, tak jakby, którzy traktują przedsiębiorcę jak jakiegoś bandytę, który chce tego robotnika czy robotnicę zgwałcić, potem wyssać krew i jeszcze zabrać majątek. To w ogóle jest katastrofa to, co się w tej chwili dzieje. I my jak lemingi w zasadzie, co my możemy zrobić? Ja się zastanawiam, co my możemy zrobić? Ja sobie myślę, to ja najwyżej zamknę biznes, ale ja już jestem nad grobem, ale co ma powiedzieć ktoś młody, kto w tej chwili ruszył, albo kobieta. Ja mam taką pracowniczkę, która na umowie na dzieło wykonuje dla mnie prace redakcyjne, bo mama dwoje małych dzieci i nie może pracować na etat, nawet nie chce. I ja teraz jak ona będzie miała wykonywać tę umowę, to mnie się to po prostu nie opłaci. I ona nie będzie miała, nie będzie, ma jeszcze takiego drugiego pracodawcę jak ja, no to jednego straci, prawdopodobnie drugiego też straci, bo on już ma trudności jeszcze inne. No więc o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Nie dość, że najważniejszą funkcją państwa w tym momencie jest złapać za mordę ludzi i zabrać im pieniądze. No proszę państwa, jak to jest możliwe? I my, co my możemy na to zrobić? Jak tu ma działać przedsiębiorczość? Trzeba zakładać właśnie spółki za granicą albo emigrować. Też uciążliwe, ale słuchaj, to jest też emigracja, to jest, ja mówiłem tu wiele razy, emigracja to jest, no może jest to piękna rzecz, a wiesz, dla kogoś na krótko, albo dla kogoś bardzo młodego, ale generalnie to się płaci bardzo wysoką cenę za emigrację. Dużą. Mało tego, jeszcze dzieci płacą, a dzieci jaką cenę płacą? Ja znam rodziny, w których
dzieci nie potrafią się porozumieć z rodzicami, bo dzieci już mówią po angielsku, a rodzice jeszcze nie mówią po angielsku. Dzieci jeszcze nie mówią po polsku, albo w ogóle już nie będą mówiły, a rodzice tylko po polsku. No więc to jak można wtedy wychowywać dzieci? Co się z takimi dziećmi dzieje? To są katastrofalne rzeczy i w ten sposób do tego nas wypędza pan Rostowski. Jak pan Rostowski ma, brakuje pieniędzy, to niech weźmie, sprzeda swój majątek. Podobno ma 30 milionów, niech te 30 milionów, to już będzie zawsze o 30 milionów mniej. Jeszcze takich paru tam jest bogatych lewaków, to niech oni. Dlaczego ci ludzie, powiedzcie mi, jeżeli chcą dobrze dla robotników, dlaczego sami nie robią dobrze, tylko chcą jeszcze, żebym ja robił, a ja nie chcę dobrze? Znaczy ja chcę, tylko nie w ten sposób. Nie można tego rozwiązać Nie można rozwiązać właśnie tej sytuacji poprzez utworzenie nie jakiejś takiej dużej spółki ZO albo spółki akcyjnej i po prostu osoby, które chcą pracować i świadczą jakieś tam usługi, zatrudnić do tej spółki i to jakoś tak outsourcingować. No można, ale tylko po co? I każdy robi na swojej działalności tam jedne i każdy po prostu... Ale oni chcą zrobić, żeby to było nieopłacalne, rozumiesz? Bo jeżeli tam podawali rachunek, ja zapamiętałem w radiu, może tam pomylę się o 50 zł, ale na 2000 zł płaconych na umowę o dzieło, różnica teraz po tej reformie pana Tuska będzie tak, że ten pracownik dostanie, tak to dostawał 1900, a teraz dostanie 1450, a pracodawca dopłaci 400. Czyli państwo walnie 900 zamiast 100, okradnie na 800 zł. No to przecież oni zmarnują te pieniądze. Zobaczcie, jak oni te drogi robią, zobaczcie, jak oni tu wszystko robią. Ja patrzę się, jak tutaj budują obwodnice. Nie dość, że najpierw wybudowali kawałek obwodnicy, potem się okazało, że to źle wybudowali, w związku z tym budują obok drugi kawałek obwodnicy. Jak oni to budują, to się po prostu płakać chce. Jakby ktoś miał zapłacić z własnej kieszeni za to, to by był bankrutem i prawdopodobnie samobójstwo by popełnił połowie tej inwestycji. To jest katastrofa, jak oni działają. Jak działa kancelaria prezydenta, mówiłem wam tydzień temu. Powiem wam więcej. Dzisiaj dostaliśmy pismo, że to pismo, o którym żeśmy mówili, nie wpłynęło, więc proszę o powtórzenie. Ale dzień odpowiedzieli. Do audycji dostaliśmy pismo, odmowną decyzję z tej samej kancelarii. Oni po prostu nie wiedzą, wiesz, no, prawą ręką za lewe ucho, no, jeszcze nawet chyba gorzej, wiesz, no, trzech pracowników tam jest, czterech, i nie wiedzą, co mają robić. No przecież to jest prezydent kraju. Dziadu. Kraju dziadów, Janku. Michale, dzięki za telefon, jeszcze jakieś pytanko, jak coś to zrzucam. Dzięki za audycję, okay. Pozdrawiam wszystkiego dobrego. Trzymaj się, hej. No to właśnie, Janku, jest bardzo dobry argument, żeby podesłać nam coś na szkołę w Zambii, to zawsze tam przyjmiemy, jak tutaj już będzie takie Zimbabwe się zrobi w Polsce, to z przyjemnością się przeprowadzimy do Zambii, nie? No wiesz, no można, no ale wiesz, ale powiedz mi, ale po co? Słuchajcie, moim zdaniem, ja tak sobie, no ponieważ nie padła żadna na razie, żadna propozycja, propozycja odpowiedzi na pytanie, dlaczego tej przedsiębiorczości polskiej nie widać, to ja odpowiem, że polska przedsiębiorczość, jakby pierwszy, może ty, Kamil, masz coś innego do powiedzenia. Po pierwsze, przedsiębiorczości nie widać, no ZUS to jest jedna z odpowiedzi, ale to nie jest cała odpowiedź, bo można robić na czarno, można, a poza tym nawet te 1000 zł, jak ktoś ma niezły pomysł i nieźle to realizuje, to te 1000 zł mu to takiej znowu strasznej różnicy nie robi, chociaż to jest dużo pieniędzy. Jeżeli ktoś ma zarobić 4000, zabiorą mu 1000, zabierają mu 25%, jeszcze od tych 4000 zarobi, zapłaci podatku, drugie 25% czy 20%, to jest grabież. Ale ja myślę, że tu jest poważniejszy problem. Masz jakąś diagnozę? Nie wiem. Ja jeszcze diagnozy, Janku, nie mam, ale mamy słuchacza. Edukacja. Zaraz edukacja państwowa, zaraz do tego wrócimy. Mamy na linii kogoś. MC. Witam, szanowny. Cześć, MC. Panów. Mateusz Czerwienko, witam panów. Cześć. Bo Janek mówi, że tutaj dzisiaj nic nie poprawia, a co się zdarzyło ostatnio w Warszawie, na ulicy Targowej, idę i co znalazłem, co zauważyłem? Światła dla autobusów.
Tego jeszcze po prostu nigdy w życiu nie widziałem. Światła dla autobusów takie jak dla tramwajów. Normalnie przy drodze. No to jak to się nic nie poprawia? A no wyobraźcie, no to teraz, ale jest tak, że światła dla autobusów są nieskoordynowane ze światłami dla pieszych. No i bardzo teraz... możliwe. No tak, no bo to śmieszne to jest... dla mnie. A bo to jest taka, słuchaj, bo to wszystko jest stopniowo. To tak samo jak u nas, jakby Polska była krajem ruchu lewostronnego na przykład, przechodziliby na prawostronny, to najpierw by przeszli, ruch ciężarowy by przeszedł na prawostronny, a potem osobowy, potem reszta, prawda? Więc tutaj podobnie tutaj robią. Więc usprawniają ruch autobusów, no bo może chcą nas wyrzucić z samochodów, prawda? I, no bardzo możliwe. Ale to po co usprawniać wtedy, jeżeli nas wyrzucą z samochodów, no bo już walą nam teraz podobno 400% podwyżkę czy 200% podwyżkę akcyzy na gaz, benzyna coraz droższa, samochody, podatki i tak dalej, czyli chcą nas zniechęcić, no bo krzywa Laffera, prawda? Do pewnego momentu człowiek płaci podatki i wpływy państwa rosną, ale w pewnym momencie zaczynają spadać i chociażby nie wiem jak mogą jeszcze, jak będą za bardzo nas uciskać i podnosić nam opłaty, to my przestaniemy działać i wtedy dopiero państwo będzie w kropce, to samo co się stało za komuny, no bo komuna już tak nam dała popalić, że ludzie przestali w ogóle cokolwiek robić, wzięli życie w swoje ręce w tym sensie, że uprawiali tam, nie wiem, konopie, pomidory i ogórki gdzieś tam, jakąś świnkę, jakieś kury, gdzieś mieli kogoś na wsi, każdy ma kogoś na wsi, bo my jesteśmy przecież społeczeństwo wiejskie, no to no jakoś żeśmy przeżyli, komuna nie przeżyła, ale teraz może się sytuacja powtórzyć. No jeszcze taką jedną sprawę chciałem poruszyć, bo studiuję sobie na Politechnice po angielsku kierunek, i tam widzę takie plakaty na uczelni, Solidarność, więcej pieniędzy na naukę i właśnie takie plakaty. No i to z jednej strony, a z drugiej, kurczę, ci wykładowcy po prostu, ich angielski jest na tak po prostu żenującym poziomie. Oczywiście nie wszyscy, tak? Ale no, oni chcą te pieniądze na naukę, a sami tak naprawdę, no jaką oni są wizytówką do tej uczelni. No. Nie wiem, co o tym myślicie. Tak, no niestety, słuchaj, ja mam kontakt z młodymi ludźmi, wieloma młodymi, w większości studentami, którzy mówią, że my mamy taki kontakt, którzy wszyscy się skarżą, mówią, że poziom nauczania na uczelniach wyższych w Polsce jest po prostu katastrofalny. Poziom nauki jest też katastrofalny. No ale kto w takich warunkach, to jest właśnie warunki demoralizacji. Bo tak, płaci się te subsydia unijne, jakieś pomoc unijną się bierze, biorą ją ci, którzy się nauczyli wypełniać te formularze. Bo ja nie wiem, czy byście kiedyś próbowali taki formularz wypełnić. Ja próbowałem. I po prostu po 30% tych rubryk, no to wziąłem to, wyrzuciłem i naprawdę zrezygnowałem z kilkudziesięciu tysięcy złotych, bo no już pomijam aspekty moralne, ale nie byłem w stanie tej głupoty tam... To jest dobry biznes. Bo widziałem na przykład też plakaty przy drodze, takie billboardy. Kurs spawacza dla wszystkich. Wchodzę na tę stronę. Oczywiście całość finansowana z Unii Europejskiej i kurs takiego na takiego spawacza to 11 tysięcy złotych. I ta widać, że ta spółka jakieś inne kursy prowadzi i wszystkie są finansowane z tej Unii Europejskiej. Także jak ktoś się zna, to pewnie można tę niezłą kasę zarobić. No tak, ale to jest, zobacz, to w Ameryce są billboardy, że chcesz zostać inwalidą, zadzwoń do kancelarii adwokackiej Johnson & Johnson. Czy jakiś tam Wilson & Wilson, rozumiesz? No to jest przecież to samo. Wiesz, i żeby coś takiego było możliwe, państwo musi być bardzo silne. Bo państwo musi być za mordę wziąć tych nielicznych, którzy mają jakieś ambicje, którym się chce pracować. I nie tylko, bo do pracy się ich nie zmusi. Do twórczości też się ich nie zmusi. Ale zmusi się ich do tego, że zabierze się im pieniądze. No ale jak długo można zabierać pieniądze komuś, jeżeli się mu zabiera od razu dużo, prawda? No można przez 3-4 lata, jak nawet jakoś tak rozsądnie to podzielą, to 3-4 lata i zrobią, z każdego najbogatszego człowieka zrobią dziada. Więc to, ta metoda nie działa. No dzięki za telefon. No cześć. O, trzymaj się, hej. Jest problem, edukacja. Edukacja państwowa to jest, proszę państwa, to jest katastrofa. Ja wam mówiłem, że 92% dzieci w Afryce uczy się w szkołach prywatnych. Dlaczego? A prawie wszyscy w płatnych, bo są nawet państwowe. Ale płatne.
płacą i to płacą, słuchajcie, to jest tak, na warunki nasze, to byłoby tak, jakby wasi rodzice zapłacili pół swoich dochodów na naukę jednego dziecka i drugie pół drugiego. Tam to tyle kosztuje, bo jak ktoś ma zapłacić za czesne, za dziecko 10 dolarów, a ma na przykład pięcioro dzieci, to jest 50 dolarów, to są straszne pieniądze dla tych ludzi. To jest majątek dla tych ludzi. I oni wolą to niż szkoły państwowe, darmowe, tak zwane darmowe. A u nas to w ogóle, jak się mówi u nas w ogóle, jak się mówi coś o, aha, wyszła książka Zawiść, to co zapowiadałem. Przeczytajcie sobie, zobaczycie tam, skąd się biorą właśnie te śniadki, te związkowcy, skąd się biorą socjalizmy, skąd się biorą ZUSy, skąd się bierze ta ogólna presja do tworzenia ludziom bezpieczeństwa państwowego. Słuchamy. Dobry wieczór, Janku, ty znowu narzekasz. Futrzak wita serdecznie. No cześć, a ty, Futrzaku, znowu z jakiegoś kraju burżuazyjnego dzwonisz? Tak, Niemiecka Republika Demokratyczna. RFN to się zdaje się nazywa, tak. Jak to ktoś złośliwie nazwał, RFN-owski raj, podobno to się nazywa. W tej chwili sobie siedzę, ale ty mi dobry pomysł podsunąłeś, byś mi dał numer do tej kancelarii, bo słuchaj, no generalnie siedzę sobie w RFN-ie, no gadam sobie z Niemcami, uczę się niemieckiego, tak poduczę się trochę tego języka, ale może by tak, kurczę, bym zadzwonił do tej kancelarii, może że tak na pół roku do Stanów pofrunął i tam sobie bym się angielskiego z kolei pouczył. Jeszcze jako inwalida, no stary, no same zalety. Słuchajcie, no więc ja mówiąc o tym, że będziemy pomagali w kontaktach, to nie miałem na myśli takiego kontaktu, że nie, pojedziecie tam do jakiegoś Johna czy do Mary i oni was przyjmą i co? I potem za tydzień czy za dwa, no co będziecie robić? Ja chcę taki kontakt, żebyście mogli rozwinąć to, co w tej chwili robicie, czyli jakieś, nie wiem, jakieś szkoły, może nawet szkoła języka, może jakaś, może szkoła przedsiębiorczości, może jakieś kursy, nauka biznesu, no może jakieś treningi z praktykami, takie rzeczy. No może inaczej, zaróbmy coś w tych krajach takich pseudosocjalistycznych typu Niemcy czy Stany i zainwestujmy w tą Afrykę, bo tam jest potencjał. Tak ja mi się wydaje. No. Afryka jest potencjałem, oczywiście, ale no, to ja bym powiedział, to nie jest też tak prosto. No, trzeba pojechać, zobaczyć. No. No pofrunąć, to dobra, pofrunąć, tak się leci samolotem. Z przesiadką w Dubaju tam patrzyłem chyba, najfajniej wychodzi. 5 godzin do Dubaju i 7 godzin tam do, jak to się nazywa, Lusaka? Nie lepiej Lusaka, po prostu Lusaka, do Lusaki? Tak. Ale Kamil znalazł lepszy, Kamil pobił wszystkie ceny, nawet zawodowcy, którzy latają co tydzień do Lusaki, nie znaleźli takiego przelotu jak Kamil. To wam przy okazji opowiemy, bo dzisiaj już chyba na to czasu nie zostanie. Natomiast chcę, może byśmy przeszli, słuchajcie, edukacja państwowa, no to wiemy, to trzeba to niszczyć, trzeba to powoli zwijać i przechodzić na prywatną. Nie wiem, jak długo to potrwa, jak to się uda, okay. Ale musi się udać. Futrzaku, no to nie dostaniesz namiaru na kancelarię, niestety. Dzięki. Na razie nie dostaniesz. Dzięki za telefon, trzymaj się. Trzymajcie się, na razie. Chodzi o to, żeby myśleć w perspektywie swoich własnych dzieci. No, żeby one się przynajmniej uczyły w dobrych szkołach prywatnych. Natomiast ja mam tutaj taki pomysł. Chociaż właściwie pomysł miałem dawno, ale podpowiedział mi go tak implicite w dyskusji, po audycji ktoś napisał, żeby kupić ziemię i wyprodukować jakieś owoce i warzywa i sprzedać Niemcom. No coś w tym jest. Słuchajcie, może byśmy rzeczywiście zaczęli robić jakieś biznesy. Ale mamy, kto? No, my przecież robimy. Ale wspólny. Jako, wiesz, jako no, na przykład tam każdy by, to w zależności od tego, ile by chciał, to trzeba najpierw wymyślić. No ja myślę, no, najprostszą rzeczą to jednak się kupić ziemię rolną. A kto to będzie orał? A co to trzeba? No, to są oracze, no.
są tacy, my nie kupujemy jako, żeby być rolnikiem, tylko żeby być właścicielem ziemi rolnej. Uzbierać, nie wiem, uzbierać z milion, pół miliona, ile tam nam się uda i proporcjonalnie do tego, ile wkład wynosi, to każdy będzie miał takie udziały. Możemy z tego zrobić spółkę z o.o., albo możemy z tego zrobić tylko akt notarialny, w którym będzie wyszczególniony, nie wiem, kilkaset osób, czy kilka tysięcy nawet, albo jakieś grupy i spróbować no może taki ruch, który, żebyśmy tak robią, powstają kluby na zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, powstają w małych miasteczkach. Starsze panie na emeryturze zakładają kluby inwestora i, słuchaj, i inwestują, spotykają się, uczą się, wiesz, zapraszają jakichś maklerów. Makler ma też w tym interes, prawda, żeby przyjechać i wytłumaczyć im. Oczywiście Skousen mówi, że nigdy nie pytaj fryzjera, czy powinieneś się ostrzyc, więc też pytać maklera, czy inwestować, to nie, ale pytać, można zapytać maklera, czy w to inwestować, albo czy jak inwestować, w co inwestować, prawda? To on już tutaj może nam coś powiedzieć, tym bardziej, jeżeli się tym interesujemy. Przecież ja poznałem taką grupę, już nie pamiętam, co to za miejscowość była, gdzieś jakieś 60, Dixon, Illinois, tam gdzie było, tam jest i więzienie i tam się urodził Reagan. Jakieś 60 mil od Chicago chyba. I słuchajcie, i tam poznałem grupę pań, chyba z 80 kobiet, które się średnia wieku, nie wiem, 77 lat, i one się spotykają i one kupę forsy zarabiają. Więc może coś takiego, może byśmy coś takiego zrobili. Pomyślcie nad tym. Leszek, słuchamy cię. Masz jakiś pomysł? Cześć Janku, cześć Kamilu. Cześć. Pierwszy raz dzwonię do radia, słychać mnie? Bardzo dobrze. Słychać cię bardzo dobrze. Cześć, tu Leszek. Ja chciałem się odnieść do tego, co mówiliście też o poziomie edukacji. Na przykład ja skończyłem maturę międzynarodową, czyli program, w którym się uczy wszystkiego po angielsku. I część znajomych wyjechała za granicę, na przykład do Wielkiej Brytanii na studia, ale część studiowała w Polsce i bardzo szybko się rozczarowali, bo po prostu mieli lepszy poziom angielskiego niż wykładowcy. No i było im bardzo ciężko się z tym odnaleźć. No wiesz, no to muszą iść do psychologa. No więc to jest bardzo ciężka sytuacja, kiedy jesteś te parędziesiąt lat młodszy i chcesz się dowiedzieć czegoś i podchodzisz z szacunkiem, a okazuje się, że osoby, które powinny uczyć, właściwie powinny się uczyć od ciebie. I też jeżeli chodzi o przedsiębiorczość i rozwijanie, no to my już prawie 2 lata temu wróciliśmy i szczerze mówiąc, no jest, tak jak też mówiłeś o tych formularzach unijnych, to na przykład ja miałem niedawno taką sytuację, że wystąpiłem po prostu o informację do Mazowieckiej Jednostki Zarządzania Programów Unijnych i do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o jakąś dotację na właśnie otwarcie szkoły językowej. Wypełniłem cały ten skomplikowany formularz, napisałem biznesplan, no bo z dotacją wiadomo, na coś są te dotacje unijne, zawsze by to było z większym rozmachem. I w końcu mój wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych, bo okazało się, że cały ten program, czego w tej gmatwaninie nie doczytałem się, nie jest przeznaczony dla osób mieszkających w Warszawie. Czyli wszystkie 16 powiatów dookoła tak, ale Warszawa nie. Ale przecież w każdym liście, który pisałem do tej MJWPU i do WP, pisałem wyraźnie, że jestem z Warszawy. I no, czemu nikt wcześniej tego nie zauważył? Ale nie napisałeś, no dobrze, ale czekaj, no formularze po to, że chcesz je wypełnić, tylko oni myśleli, że może chcesz formularze, żeby je mieć. No dobrze, Leszku, ale to jest frustrujące i to jest zniechęcające, bo ja wiem, że jest duża emigracja. No i bardzo dobrze, że jest zniechęcające, no. No, więc ja wiem, że jeżeli sobie napiszę do władz, powiedzmy, Birmingham, albo do Yorku, albo do Nottingham i powiem, że chcę otworzyć szkołę i uczyć tam Polaków angielskiego, to oni mnie przyjmą z otwartymi rękami, naprawdę mnie zachęcą, a tutaj, jeżeli zarobię dużo, to zabiorą mi masę pieniędzy, zniechęcą mnie na każdym kroku i po prostu tak rzucają kłody pod nogi. Więc no, to jest nasz kraj i jak my nie będziemy to zmieniać na lepsze, to nikt tego za nas nie zrobi. Ale... Leszek, przeczytaj książkę nie. Zawiść. Słuchajcie, będzie już... No... Wczoraj żeśmy ją wzięli z drukarni. Będzie niedługo w księgarniach, na internecie też. Naprawdę jest to... Chłopaki, ale ja się tak naprawdę boję, co by było, gdyby ci urzędnicy nie zniechęcali tak do tych dotacji.
Ja myślę, że było tak do przodu po prostu, naprawdę, byłby taki entuzjazm, jest tyle energii, naprawdę? Jest tyle potencjału dookoła, że to trzeba naprawdę, no bardzo... A umowy o dzieło zniknęłyby z dwa lata temu. Leszek, jeżeli, Leszku, jeżeli jest entuzjazm, to bez dotacji też, też on się zrealizuje. Problem polega na tym, że niewłaściwi ludzie, wiesz, że ten sposób dystrybucji czy redystrybucji pieniądza doprowadza do tego, że się wytwarza cała kasta ludzi, którzy tylko nauczą się pozyskiwać te pieniądze, i to jest tragedia dla polskiej przedsiębiorczości, ponieważ ci ludzie nawet jak założą, jeszcze jest, wiesz, agencja rozwoju przedsiębiorczości, która daje pieniądze na rozwój przedsiębiorczości, przedsiębiorcom w cudzysłowie, że powstają tysiące przedsiębiorstw, których jedynym przychodem albo dochodem jest dotacja unijna, subwencja. Jeżeli teraz ta osoba skończy z tym, wykończą jej się te pieniądze, to ten biznes upada. I to, wiesz, nie dość, że psuje statystykę, to jeszcze bardzo zniechęca innych. To nie jest czysta gra, więc moim zdaniem te dotacje powodują, demoralizują bardzo. To jest przede wszystkim marnotrawstwo pieniędzy, bo to się zabiera tym, którzy produkują, i daje tym, którzy nie wiedzą, co jeszcze z sobą zrobić. Straszne, to jest tragedia, no ale co, no i co, wysadzisz powietrze, instytucje dotacji, no. To jest, taką koncepcję stworzyli, ludzie się cieszą, no bo ludzie korzystają, jak coś jest za darmo, to chociażby w normalnych warunkach by tego nie kupili, ale jak jest za darmo, to wezmą, prawda? A rząd z tego wyciąga wniosek, że na przykład jest duże zapotrzebowanie, to tak jak kiedyś robili statystyki w czasie w PRL-u, że Polacy wolą kiełbasę zwyczajną niż szynkę, bo dużo więcej kupują kiełbasy zwyczajnej niż szynki. Szynki nie było, no. No i to wniosek jest uzasadniony, no tak jest, tak samo czy ambasada amerykańska mówi, że nie mogą dawać Polakom wizy, ponieważ Polacy mają za dużo odmów o wizę, podania o wizę, a te odmowy to im daje ambasada. No i wiesz, takie reguły, czy ktoś jest sędzią we własnej sprawie, to po prostu nie działa. Słuchajcie, na razie kończymy. Okej, mamy jest jeszcze kontakt. Maćka, mamy jeszcze Maćka na antenie. No to zakończymy na Maćku. To zakończył Maćku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie, Maćka, nie zakończył. Nie, chciałem o tym jeszcze, o tym wspominanie o tym systemie edukacji. Wiecie co, tutaj przyjeżdżają też do mnie, do Niemiec osoby, które są na germanistyce, na przykład studenci germanisty. Wiesz, to się okazuje, że oni naprawdę bardzo, ten język znają w bardzo słabym stopniu. Naprawdę praktycznie nie potrafią się porozumieć tutaj. Co mnie w ogóle zaskoczyło. Ten niski poziom, dlatego że ja powiem, jak ja zdawałem, to już było ileś lat temu, na język angielski, na filologię angielską w Poznaniu, od razu mówię, że nie zdałem egzaminu, ale były egzaminy, to egzamin wyglądał tak, że pan, bardzo miły, wstęp był po polsku, potem przełączył się na angielski, praktycznie świetną angielszczyzną, tak, opowiadał jakiś temat i zadawał pewne pytania, na przykład wywołał mnie i miałem jakoś uzasadnić po angielskim języku, na przykład, co daje ludziom, nie wiem, wynalazek elektryczności. No to ja to opowiedziałem i on jednocześnie pisał to na tablicy, co ja mówiłem. Po czym, ja myślę, że to już po egzaminie jest, on do mnie mówi teraz tak, proszę zaznaczyć wszystkie przydawki jedną kreską, orzeczenia taką kreską, przymiotniki, rzeczowniki. Ja tego po polsku nie potrafię zrobić i do dzisiaj nie potrafię niestety. No tak, tak. No, a ten mi to kazał po angielsku i tak wyglądał, pisał, a to mało tego, to była pierwsza część egzaminu. Dzisiaj poprzez ten system punktowy ludzie dostają z matury, zresztą tu przyjeżdżają ludzie też z matury, którzy mają z matury najwyższe oceny, więc języka niemieckiego, to też nie jest taka znajomość, że nawet nie pozwala się w takich prostych zdaniach porozumieć. I ten system chyba taki jest, że oni to są ludzie mydli oczy, że oni... Ja każdemu mówię, broń Boże, nie mów tutaj, nie pisz w żadnym CV, że miałeś najlepsze oceny z matury, z niemieckiego, bo oni pomyślą, że po prostu sobie... Tak sobie Niemcy pomyślą, że ze wszystkiego te oceny są tak dawane. I dlatego zabraniam w ogóle tego pisania. Myślę, że taki naprawdę jest taki poziom.
No niestety, no niestety tak, tak. Ty Maćku, rozłączę cię, bo jakoś trochę kiepska, szumisz po prostu tak. Tak, tak, trochę wyłączę. Właśnie ja tak samo. Trzymaj ja tak się, pa. Nie rozumiem. Trzymaj się, no ja zrozumiałem generalną ideę, ale nie wszystkie słowa. Słuchajcie, no pesymistycznie to zabrzmiało, no ale widocznie na razie jesteśmy na etapie pesymizmu. Musimy coś ze sobą zrobić. Może. Nie wiem, gdzie zapisać, może do partii się zapisać, co? Do Korwina? W PRL-u było tak, żeby się chcieli ludzie zapisać do partii, żeby od wewnątrz te partie rozsadzać. No ale jakoś nie... Do PO idziemy się, Janku, do PO zapisać? Co? Do PO się idziemy zapisać? No właśnie, może. Może się zapiszemy do PO albo do ruchu Palikota. No ale on przecież w rządzie jest, nie? Nie, zapiszemy się do Nowej Prawicy, słuchajcie. Trzeba zapisać się do Nowej Prawicy i koniec. No. Najwyżej jak komuś nie pasuje... I co, Korwin, rozsadzimy ją od środka? Wyrzucimy Korwina, oczywiście. Jak tak, żeście już zdecydowali, że politycznie on się nie nadaje, proszę bardzo. Słuchajcie, a na razie pozdrawiamy Korwina. Michał, dziękuję bardzo. Musimy już kończyć, bo jesteśmy po czasie. I dziękuję. Pozdrawiamy was wszystkich i za tydzień spotkamy się, będziemy kontynuować wątek pod tytułem co zrobić, żeby było... Żeby się nie narobić, tak? Cześć, wszystkiego dobrego, dobranoc. Trzymajcie Włącz tego Alberta. Się. Tak, już cześć. Puszczam Alberta. Hej wszystkim. Albert, wychodzimy!